Dzień dobry, Małgorzata Miecarek, TVN24. Ja pozwolę sobie zadać pytanie po polsku o sprawę, która dziś w Polsce jest niezwykle ważna. Chodzi o posiedzenie komisji, która ma zbadać inwigilację systemem Pegasus, która to posiedzenie odbywa się w tej chwili w Sejmie. Po pierwsze pytanie o to, jakie są pana premiera oczekiwania wobec prac tej komisji, ale też kiedy opinia publiczna będzie mogła poznać pełną listę osób inwigilowanych tym systemem, przynajmniej częściową listę, ale też czy pełen komplet dokumentów w tej sprawie trafił już do prezydenta Andrzeja Dudy, a jeśli nie, to co stoi na przeszkodzie, żeby już ten pełen komplet do niego trafił? Kwestia używania systemu Pegasus do podsłuchiwania i inwigilowania naszych obywateli musi znaleźć swoje pełne wyjaśnienie. Po to jest komisja śledcza. Ja nie jestem od tego, żeby formułować jakieś oczekiwania, bo ta komisja śledcza i działania także prokuratury w tej kwestii, przecież nie tylko komisji śledczej, nie są na jakieś polityczne zamówienie. My musimy sprawę wyjaśnić. Z oczywistych względów jest nie do pomyślenia, żeby, znaczy to, co już wiadomo publicznie, żeby przejść do porządku dziennego nad faktem, że przy pomocy tego typu mechanizmów jak Pegasus podsłuchiwano polityków czy liderów opinii społecznej, których jedyną winą było to, że byli krytyczni wobec działań rządów PiS-u. Ja nie będę żadnej z tego typu spraw używał jako narzędzia do walki politycznej. Dlatego proszę ode mnie nie oczekiwać, że będę wyciągał jakieś najsmaczniejsze kawałki z tej dokumentacji i epatował opinię publiczną. Do tego są odpowiednie służby i tutaj zalecana jest poziom realnej odpowiedzialności. To jest kwestia szacunku dla naszych instytucji, przepisów. Wszystko, co można było i co można będzie ujawnić, będzie ujawnione. Pan prezydent, jeśli jest tylko, ja to powiedziałem bardzo otwarcie panu prezydentowi w czasie tego spotkania. Wszystkie dokumenty są do dyspozycji pana prezydenta, jeśli wyrazi zainteresowanie. Ten, który był dokumentem jawnym, został przeze mnie panu prezydentowi pokazany w czasie tego spotkania. Natomiast ja w przeciwieństwie do moich poprzedników nie będę używał materiałów tajnych, materiałów ze śledztwa, po to, żeby stawiać pana prezydenta czy kogokolwiek z moich oponentów w kłopotliwej sytuacji. Jeśli pan prezydent wyrazi wolę zapoznania się z jakimkolwiek dokumentem, odpowiednie służby, począwszy od prokuratora generalnego, pana ministra sprawiedliwości, jest tutaj dzisiaj na sali, potwierdza to skinięciem głowy. Tak jak powiedziałem, wszystko jest do dyspozycji pana prezydenta. Na razie nie wyraził zainteresowania. Nie jest moją rolą oceniać dlaczego, ale jeśli tylko zechce mieć wgląd do któregokolwiek z dokumentów, pan prokurator generalny, minister koordynator do spraw służb specjalnych są do dyspozycji pana prezydenta z dokumentacją, którą można na tym etapie ujawnić. Ja bardzo bym chciał, żeby efektem pracy wszystkich państwowych służb i komisji śledczych było przede wszystkim uwolnienie Polski od tej atmosfery duszności i dwuznaczności. Ja nie chcę tutaj komentować tych dziesiątek i setek już domysłów, kto jest na liście Pegasusa, kogo PiS podsłuchiwał. Sam fakt, że w Polsce narasta przekonanie, że PiS podsłuchiwał wszystkich, także siebie nawzajem, jest czymś trudnym do zniesienia, więc jeśli tylko decyzja prokuratora generalnego i służb specjalnych co do ujawnienia części czy całości dokumentów, jeśli oni będą z tym gotowi, ja będę szczęśliwy, że wreszcie ten spektakl się zakończy. Niestety nie mam żadnych wątpliwości, że kwestia używania Pegasusa wobec opozycji, wobec liderów opinii publicznej, to jest tylko fragment ponurej rzeczywistości. Pegasus był bardzo kosztowną i skomplikowaną procedurą. Prawdziwy kłopot polega na tym, że ta presja ze strony pisowskich służb, w tym używanie policji, CBA, podsłuchów, to nie jest tylko właśnie kwestia Pegasusa, tylko też tradycyjnych metod działania. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy w stanie dowiedzieć się o każdym szczególe działania tych ludzi przeciwko własnym obywatelom, ale jeśli
tylko prokuratura i służby uznają, że jest to możliwe, będziemy ujawniali każdy z tych działań. Ale nie dlatego, że ja tak chcę, tylko dlatego, że takie będą decyzje instytucji odpowiedzialnych za te działania. Ja na pewno nie będę nikogo epatował moją wiedzą. Nie usłyszycie ode mnie państwo tego, co wypowiedział ostatnio pan prezes Kaczyński, że on co prawda nigdy nie słyszał o Pegasusie i nic nie wie na ten temat, ale dokładnie wie, kto był podsłuchiwany. Więc ja nie mogę potwierdzić tego, co pan Kaczyński na ten temat opowiada. Będę starał się tu być naprawdę maksymalnie odpowiedzialny za słowo.